Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu. Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie. Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Witam, dzień dobry, drogi widzu, drogi słuchaczu. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Żeby być powiadomianym o nowych odcinkach, zachęcam Cię do tego, żeby nacisnąć subskrypcję, niezależnie od tego, jakiej platformie słuchasz. No i myślę, że dzisiejszy temat dość ciekawy odcinka, czwarty już odcinek cyfrowego bliźniaka. Będziemy, być może on powinien nawet powstać jako drugi. Będziemy mówić trochę o tym, w jaki sposób my postrzegamy może, w jaki sposób wygląda polski przemysł na tle Europy, na tle jakiejś takiej historii niedawnej. Więc takie trochę wprowadzenie do tego, gdzie jesteśmy. Czyli wprowadzenie do tego, jak wygląda digitalizacja polskiego przemysłu, czy w ogóle jak wygląda polski przemysł? Ja myślę, że bardziej jak wygląda, a sporo sobie powiemy na koniec o tym, to znaczy jakie są blokery związane z tą digitalizacją, tak? Bo to jedno z drugiego myślę trochę nam prawdopodobnie wyniknie. Każdy podświadomie czuje, że są blokery. Tak. I ja mam nadzieję, że dzisiaj się troszeczkę uda nam rozwiać tą enigmę wokół polskiego przemysłu, bo ja mam wrażenie, że z jednej strony jesteśmy super zaawansowani w niektórych rzeczach, a z drugiej strony są takie oczywiste i nieoczywiste blokery, które sprawiają, że no moglibyśmy wyjść na kolejny level, no ale to mam nadzieję dzisiaj się wyjaśni w odcinku. Bo... No, miejmy taką nadzieję. Dla tych, i znowu jakąś grę przygotowałeś. Tak, no dla tych, którzy nas słuchają, podobno, to gramy w Uno. Tak, podobno nie działa multitasking, więc zobaczymy, tak, jak będziemy w stanie kontynuować tą rozmowę, grając w Uno. Ja słabo potasowałem, to nowa talia. Aha, to trzeba tak. Okay. Ja chciałem jak wojnę wykładać. pierwszą okay. Wrzucać. No dobra, ale to wróćmy do meritum odcinka. Tak, wróćmy do merytoryki. Znaczy tak, wiesz co, no my od niedawna jesteśmy postrzegani generalnie jako kraj rozwinięty. Polska, tak? To znaczy to oczywiście wiąże się z dużą ilością też takich, powiedzmy, profitów. Natomiast myślę, że ten status to trochę w dużej mierze należy wziąć też przez pryzmat, no taki praktyczny, tak? To znaczy no, obaj działamy w branży, w biznesie takim opartym o przemyśle, dostarczamy powiedzmy usługi do tego biznesu. Widzimy, jak no, podróżujemy też, wiemy, jak to wygląda też w innych krajach, więc myślę, że tutaj w dużej mierze chciałbym, żebyśmy troszkę podyskutowali, najpierw troszkę danych może przybliżyli, takich twardszych, natomiast potem porozmawiali sobie, w jaki sposób, no jak tak naprawdę postrzegamy pewne rzeczy, z takiego praktycznego punktu widzenia. No, no właśnie, bo to mnie ciekawi, że z mojego punktu widzenia jesteśmy rozwiniętym krajem, i gdzie nie spojrzę, to czuję, że jesteśmy rozwiniętym krajem, a z drugiej strony nie do końca czuję, że jesteśmy, czy też ta produkcja jest zautomatyzowana na takim poziomie, na jakim mogłaby być. Tak. Znaczy wiesz co, jak tak przyjeżdżają do nas chociażby do Polski turyści z zagranicy, to bardzo często jakby doceniają to, że w zasadzie wszędzie można zapłacić kartą, że mamy wiele rodzajów płatności, że mamy kasy samoobsługowe, no bardzo dużo w takim codziennym życiu można dostrzegać takich profitów, nazwijmy to, tego naszego rozwoju technologicznego, a z drugiej strony okazuje się, że u nas bardzo dużo osób pracuje w przemyśle produkcyjnym. Z tego co pamiętam, około 35%. Tak, 35%, nie? I to jest sporo, jeżeli popatrzymy na kraje rozwinięte, a tym bardziej, jeżeli popatrzymy na Europę. Nie? Także, ale tak, może zaczynając po kolei, ja bym powiedział o takim jednym badaniu, na które jakiś czas temu się natknąłem. To jest badanie przeprowadzone przez Brookings Edu, taką stronę, tu myślę, że zamieścimy link, to z tego badania wynika, że Polska jest 11 krajem, jeżeli chodzi o środowisko stwarzane dla zakładów przemysłowych.
tak? 11 krajem na świecie. Tak? Pierwsza akurat w tamtym zestawieniu była Wielka Brytania, co ciekawe. Przed nami były między innymi Niemcy. Natomiast ja tutaj akurat na ekranie widać taki slajd, tą prezentację też zamieścimy w materiałach do tego wideo. W każdym razie okazuje się, że w niektórych kategoriach poniekąd dominowaliśmy te zestawienie, tak? Chociażby przede wszystkim w tej kategorii kosztowej. Tak? Mieliśmy na czas tego badania, bo teraz też sytuacja jest dynamiczna, warto powiedzieć, że nagrywamy to pod koniec sierpnia 2022 i tutaj z różnymi problemami się zmagamy, przede wszystkim związanymi z rosnącymi kosztami energii, które tak wpływają bezpośrednio na tą branżę przemysłową. Natomiast okazuje się, że w dalszym ciągu, w tym badaniu przynajmniej, bardzo niskie mieliśmy chociażby koszty właśnie wydawane przez zakłady przemysłowe, czy to na służbę zdrowia, czy to na elektryczność i generalnie surowce w stosunku do Europy. Byliśmy z tych trzech krajów, które akurat tutaj wziąłem w zestawienie, czyli Niemcy, Wielka Brytania i Polska, to byliśmy akurat w tej kategorii na pierwszym miejscu. Nie? Więc to taka... Okej, na pierwszym miejscu, czyli jakby byliśmy w stanie najtaniej produkować, czy... Tak, mieliśmy najbardziej zoptymalizowane koszty pod tym względem. Okay. Byliśmy najtańsi. Ale to wynikało na przykład właśnie z tego, że surowce taniej kupowaliśmy, czy rzeczywiście tą produkcję mieliśmy tak złożoną, że mogliśmy... Znaczy, na koszty produkcji wpływa szereg jakby czynników. Surowce? Nie? Oczywiście zależy też, co produkujemy. Jeżeli to są, jeżeli to jest przemysł spożywczy, czy w ogóle FMCG, to koszty energii tam są bardzo dużą składową. Natomiast, więc u nas one były stosunkowo tanie. Oczywiście koszty pracy też są tańsze niż w Europie Zachodniej. Tak. Natomiast ale koszty energii też były chyba niższe niż... Tak. No to jest badanie akurat z 2018 roku, więc może już teraz mocno nieaktualne, aczkolwiek byliśmy w tamtym okresie na takim bardzo mocnym trendzie wzrostowym, nie? Jeżeli chodzi o w ogóle rozwój naszej gospodarki i nie tylko przemysłu. Nie? No więc to jest taka, myślę, dość ciekawa rzecz. Ja może nie będę tak bardzo się wgłębiał w to, bo myślę, że tutaj zamieścimy te materiały do tego nagrania. Bo jak ktoś nas słucha, to nie widzi może tego, a to tak sobie przejrzy i wnioski sobie sam może wyciągnąć. Tak, natomiast tak podsumowując, to gorzej wypadliśmy w infrastrukturze i w innowacjach, czyli między innymi w digitalizacji. Niestety tutaj tych punktów mieliśmy znacznie mniej niż chociażby Niemcy, którzy akurat najprężniej tutaj wyszli w tym badaniu. Zaciekawiła mnie jedna rzecz. To ciekawe, bo w Niemczech ciężko zapłacić jest kartą. W sensie, ciekawi mnie, jak to jest skorelowane. To widać, że takiej korelacji właśnie nie ma, nie? Że to, co my czujemy, nie do końca wpływa, jakby inaczej to trochę wygląda od tej branży właśnie przemysłowej, gdzie tam faktycznie te technologie są mocno high-endowe, nie? W stosunku do tego, co jest u nas. Okej, czyli tam jakby w strefie takiej konsumenckiej to nie jest tak rozwinięta ta digitalizacja, tak? Mniej, tak się wydaje przynajmniej, nie? Natomiast ciekawa rzecz jedna rzecz mnie zainteresowała, mianowicie jest taki parametr, został nazwany Workforce Quality. I co ciekawe, my tutaj wypadliśmy stosunkowo słabo, bo dostaliśmy 12 punktów. A rozwinąłbyś ten workforce quality? Bo tak, to, tutaj... Ja się domyślam, ale nie wiem, Tutaj tak naprawdę kategorii jest... Generalnie całe te badanie można dostać maksymalnie 5 punktów w każdej z kategorii, tak? Podkategorii. Natomiast są różne kategorie. Jedną z kategorii jest właśnie workforce quality i tutaj mamy na przykład taki income bezpośredni przez domostwa na przykład, jaki jest stosunek tego income'u do tak naprawdę wydatków. Mamy coś takiego jak wydatki ogólnie można powiedzieć, wokół tego wynagrodzenia netto, czyli na jakieś zasiłki, na służbę zdrowia i tak dalej. I okazało się, że tutaj wypadliśmy stosunkowo słabo, a najlepiej znowu wypadła Wielka Brytania, gdzie na 20 zdobyła 19 punktów, my 12. Nie? Ale tak jak mówię, nie chciałbym może bardzo mocno się wgłębiać w te rzeczy. Przeszedłbym dalej. Bo myślę, że mamy trochę tematów do przegadania, a czas leci, bo też sobie narzuciliśmy trochę tempo takie, żeby te odcinki były mocno skondensowane. Chciałbym porozmawiać trochę może o dynamice zatrudnienia w naszym kraju. Dlatego, że tak, z jednej strony
automatyzacja, no, w ogóle twoja kolej. Z jednej strony automatyzacja... Zaciekawiłem się po prostu tym, co mówisz. Tak. Postrzegamy automatyzację jako coś, co powoduje, że, no, że mniej ludzi pracuje jednak w tym przemyśle. No, tak, 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 teoretycznie. Teoretycznie. Bo praktycznie to wydaje mi się, że po prostu zwiększa się efektywność. Tak. No i tu jest ciekawa rzecz, bo ja specjalnie przed tym odcinkiem jeszcze sprawdziłem badania. Mhm. Okazało się, że w 1930 roku, gdzie no, nie było mowy o sterownikach PLC, nie było mowy o zautomatyzowanych bardzo mocno maszynach. No oczywiście pewnego rodzaju automatyzacja już miała miejsce, transporty i tak dalej, bo to już było po tej rewolucji takiej, nazwijmy to, drugiej. Natomiast okazało się, że 6,8% bezrobocie w Polsce wynosiło na tamten czas, nie? A teraz to jest jakieś 4,9. Przynajmniej takie badania, które teraz ostatnio sprawdzamy. Pomimo tego, że więcej tej automatyzacji zostało wdrożone. Tak, już. Mamy dużo bardziej zautomatyzowaną nie tylko produkcję, ale w ogóle procesy biznesowe, tak? A jednocześnie bezrobocie jest dużo mniejsze. Nie? Tutaj oczywiście można jakby spekulować, no, jakie metody były wtedy, jakie były teraz. Natomiast no, widać, jaki trend jakby jest. Nie? No i tutaj akurat taką grafikę my widzimy, która i widzowie też, którzy nas widzą na YouTubie, że generalnie była taka dynamika zmian, jeżeli chodzi o te zatrudnienie stricte w przemyśle, była taka, że na początku 90-tych lat to było 37% ludzi zatrudnionych w ogóle pracowało właśnie w przemyśle produkcyjnym. I widać było, że to cały czas ten trend spada. On się zmienił mniej więcej na przełomie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i tam ewidentnie odnieśliśmy taki dołek, można powiedzieć, a następnie jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. To znaczy okazuje się, że do 2019 roku, mniej więcej od 2002, cały czas te zatrudnienie w rozumieniu takim, ile procent osób pracuje w przemyśle w stosunku do wszystkich osób pracujących, rośnie. Okej, to bym dopytał, no bo rośnie. I pytanie, czy... Pytanie, dlaczego rośnie? Mm-hmm. Czy my produkujemy jakby na własny rynek, czy my produkujemy głównie na zagranicę? Domyślam się, że głównie na zagranicę, ale nie wiem do końca. Tak, to znaczy my generalnie jesteśmy jako Polska, jesteśmy eksporterem netto, więc bardzo dużo produkujemy na zagranicę, w większości do Niemiec, tak, bo to jest taki nasz największy partner biznesowy. Natomiast to trochę wynika z tego, w związku też z wejściem do Unii Europejskiej, może nie przede wszystkim, ale w dużej mierze przez to, no i oczywiście dzięki naszej geopolitycznemu położeniu, bardzo dużo produkujemy jako taki, można powiedzieć, podwykonawca tego globalnego łańcucha dostaw. Tak? To znaczy mam na myśli to, że dużo fabryk w Polsce, bardzo dużo, większość wręcz, na przykład w automotywie to jest ten tir drugi, tir trzeci, tak? A tylko to jakbyś mógł dwa zdania o tir drugi, bo mam wrażenie, że nie wszyscy będą wiedzieć. Jest coś takiego jak piramida w manufakturingu, występuje coś takiego jak piramida jakby wykonawstwa, tak? Mamy OEM-ów, czyli te firmy, które składają, ten montaż końcowy można powiedzieć, to jest, tak? Który no składa samochody na przykład, na przykładzie tego automotywu. No i potem mamy kolejne ciągi firm, które no, przyczyniają się oczywiście do tego, że ten montaż końcowy ma miejsce, natomiast produkują konkretne elementy. No, są fabryki, które produkują przewody jakieś do klimatyzacji, na przykład zderzaki i tak dalej. No i one występują w różnych tirach. No i im ktoś jest dalej w tym tirze, tym no, jest słabiej zautomatyzowany, przynajmniej tak wynika z badań. Dlatego, że no, jakby jest dalej w tym ciągu jakby budowania tej wartości. Nie? Okay. No i... No i w związku z tym, że właśnie jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, no to po prostu te fabryki też siłą rzeczy są trochę mniej zautomatyzowane niż na zachodzie. Aczkolwiek ten trend też wydaje mi się, że się mocno zmienia. Ale wracając do zatrudnienia, to jest tak, że po prostu tych fabryk zaczęło powstawać coraz więcej, tak? Dlatego, że opłacało się w związku z tym, że mieliśmy na otwartym rynku Unii Europejskiej,
jakby te granice gdzieś tam, jakieś problemy, jakby konsekwencje z tym wynikające, że są granice dla właśnie prowadzenia takiego globalnego biznesu zniknęły, no to po prostu opłacało się część rzeczy outsourcować po prostu do Polski, tak? Globalnym graczom. No i my poniekąd też z tego korzystamy, zresztą Chiny też oczywiście z tego korzystają, to jest taki najbardziej spektakularny ostatnich 20 lat przykład, jak można bardzo dynamicznie gospodarkę rozwinąć, ale my też jesteśmy takim przykładem, no bo były lata, chociażby ten kryzys tam 2008 GFC, tak, gdzie byliśmy tak zwaną zieloną wyspą, czyli jedynym krajem w Europie, który de facto miał... I myślisz, że to było związane właśnie z rozwojem manufacturingu? Z produkcją? To znaczy, wiesz co, oczywiście też. Myślę, że jakby tych przyczyn jest bardzo wiele, natomiast chodzi o to, że w zatrudnieniu przynajmniej... Ale miałoby to sens. Tak, to znaczy dużo większy popyt, okazało się, że pojawiły się nowe okazje, przede wszystkim dla naszych zachodnich sąsiadów, w tym, żeby właśnie prowadzić biznes w Polsce, tak? Więc otwierały się nowe fabryki, przyjmowani zostali nowi ludzie. Jeszcze raz możesz. Tak? Tak, już okay. Zresztą to możesz. To jeszcze tak? A to znaczy, że mogę zamienić... Że jeszcze raz możesz. Coś, ale mogę zamienić też... Nie, musisz jeszcze raz, możesz jeszcze raz. Pogramy we dwójkę, to... To nie wiem, a tak mogę? Teraz możesz kolor zmienić. Okej, no to robimy to. Okej. Dobra. W porządku. Trochę cię wybiłem tym z rytmu, no ale okej. Nie, wybiłeś mnie. Nie? Daję radę jakoś. Dobra, ale więc tak, mam nadzieję, że mniej więcej odpowiedziałem, bo chciałem jeszcze, a propos tego zatrudnienia, to chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać, no bo teraz tak, jedna rzecz jest taka, że to zatrudnienie faktycznie w Polsce rośnie. Przynajmniej rosło w 2019 roku, no bo tych danych teraz to nie mamy. Tamte to nie są dane z GUS-u, tylko to były dane akurat z Banku Światowego, więc... Tylko pytanie, bo mam wrażenie, że pomimo, że nie mamy danych, to można by było założyć, że zatrudnienie w przemyśle rosło. Nie wiem, tak mi się wydaje. Tak, bo, znaczy rosło na pewno, tylko nie wiemy do końca... O ile? Tak. Jak? No tak. Bo z rozmów biznesowych tam wiele biznesów ucierpiało. Tak. Natomiast z tych rozmów, które ja prowadziłem, nie wynikało bezpośrednio, że produkcja czy manufacturing nawet zyskał, słyszałem często. Tak. Więc może by było założyć, że to raczej idzie w tą stronę zwyżkową jeszcze. Tak. Pytanie, co teraz będzie z kosztami energii, surowcami, no bo będzie pewnie ograniczony dostęp supply chainem. Tak. No dobra, ale to jakby do tego... Tak, ja chciałem w nawiązaniu do tego pokazać, jak to się rozkłada na mapie naszego kraju, bo to znaczy można się domyśleć poniekąd, jak to wygląda. Trochę to wynika z uprzywilejowań pewnych województw, trochę to wynika z umiejscowienia na mapie kraju, bliskości chociażby właśnie jednej z granic, a trochę no też z zaludnienia, tak? No to na pierwszym miejscu oczywiście jest województwo śląskie, jeżeli chodzi o ilość osób, które są zatrudnione w przemyśle produkcyjnym, bo to jest prawie 450 tysięcy ludzi. Czyli to jest w zasadzie co dziesiąta osoba. Okej. Okay. Co dziesiąta osoba. Musisz wziąć 8 kart. Nie, ja już w tym odcinku nic nie biorę. Jest okej. Skończmy, żebyśmy się nie rozbijali rozmowy za bardzo. Znaczy wiesz, chodzi o to, że co dziesiąta osoba na Śląsku jest zatrudniona w manufacturingu. W Mazowieckim to też jest dość sporo. Natomiast mnie zaciekawiło w tych danych wielkopolskie województwo. 350 tysięcy osób, tak? I to jest trzecie w ogóle miejsce w naszym kraju. No i Małopolska też bardzo, bardzo ciekawie, bo 200 tysięcy. Tylko, że tak jak widzisz, rozbieżność pomiędzy tym pierwszym, drugim miejscem, a pomiędzy, no i trzecim może poniekąd, no tak. A kolejnymi jest bardzo duża, nie? I teraz to mnie trochę zaskoczyło, dlatego że no, obaj działamy głównie na południu Polski, ale okazuje się, że w tej Wielkopolsce, której no ja znam kilku klientów, okazuje się, że bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o taki manufacturing, nie? Okej, okay, a w tym śląskim, które pewnie znasz najlepiej, to da się to jakoś stwierdzić, który rodzaj produkcji tam dominuje? Wiesz co, to jest różnie. No na Śląsku jest jedna z większych stref w ogóle przemysłowych w Europie, tak? Jest bardzo dużo automotywu, ale tak jak wspomniałem, to są te tiry, no drugi, trzeci, bardzo dużo jest takich zakładów. To też trzeba mieć świadomość, no bo tak, z jednej strony przytoczyłeś informację, że 35% osób zatrudnionych w sektorze prywatnym faktycznie pracuje w tym manufacturingu i
Znaczy ogólnie w przemyśle, można powiedzieć. Mhm. Natomiast i to się zgadza. Natomiast jeszcze weź jedną rzecz pod uwagę. Ile usług jest, między innymi my takie usługi świadczymy, gdzie w zasadzie całość naszej działalności jest skierowana właśnie na przemysł. Tak? Mhm. I w związku z tym, jakby można powiedzieć, też poniekąd jesteśmy w sektorze usług, ale jednocześnie bezpośredni na nas wpływ ma ten sektor produkcyjny, tak? Tak, tak, tak. No, więc to, wiesz co, to jest różnie. No, na Śląsku, no to jakby tutaj sporo tutaj jest takich biznesów. Ja no, myślałem, że ty mi powiesz ten i ten. Nie ma specjalizacji Ja takiej przynajmniej nie dostrzegam, bo okay. też w różnych sektorach może działam i nie widzę, żeby była taka, ale to myślę, że to jednym z odcinków możemy sobie poruszyć właśnie, w jakich województwach co dominuje, z czego się specjalizujemy, bo no oczywiście kopalnie na Śląsku, tak, tego jest dużo i w dalszym ciągu sporo osób w tym pracuje, natomiast na drugim miejscu ciężko powiedzieć, no są fabryki też montażu końcowego samochodów, tak, no bo mamy w Tychach fabrykę, w Gliwicach, dość dobrze znane, silniki też są, ale no ciężko mi powiedzieć, nie? Natomiast powiem ci tak, jeszcze przed odcinkiem jeszcze jedno badanie znalazłem a propos zatrudnienia, w którym okazało się, że 20%, w którym z kolei 20% osób z całego zatrudnienia, czyli zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, jest zatrudnionych właśnie w przemyśle i byliśmy pierwsi na świecie w tej kategorii. Tak? Czyli numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o procent populacji zatrudnionych w przemyśle. Tak? Okay. Nominalnie oczywiście no, byliśmy, wiadomo, Chiny były przed nami i tak dalej, wiele innych krajów. Natomiast procentowo byliśmy numerem jeden. No i to też właśnie pokazuje te wszystkie rzeczy, które mam nadzieję tutaj dzisiaj przedstawiliśmy. No to w dużej mierze właśnie pokazują, gdzie na tej mapie jesteśmy, Europy przynajmniej, nie? Okej, to zatrudnienie w Polsce, domyślam się, że może jakby trochę rośnie, a jak da się to jakoś zestawić z zatrudnieniem na świecie na przykład, albo w Europie? Tak, no okazuje się właśnie, to jest najciekawsza rzecz, widzę, cieszę się, że to poruszasz, bo to jest, okazuje się, że ten trend właśnie w Polsce jest odwrotny w stosunku do tego, co się dzieje na zachodzie Europy. Okej. Okay. Ja takie porównanie robiłem na przykład z Holandią, czy z Niderlandami teraz, i okazało się, że tam, no nie chcę teraz skłamać, bo nie pamiętam, ale tam było, to było, nie wiem, w okolicach 10% zatrudnienia, nie? Okay. W tym sektorze prywatnym to był przemysł i gdzieś koło 85% to były usługi, tak? Okej, okay, a to... No to... I tam faktycznie widać wyraźny spadek, czyli cały czas... I to właśnie wynika fajnie, właśnie jak porównujemy te... Mhm. Ja polecam właśnie na World Banku, worldbank.org, taką mapę w ogóle, gdzie mamy przedział, gdzie mamy dość dokładne dane od lat 90. właśnie do teraz, do 2019 roku. Proponuję sobie tym suwakiem właśnie przejechać, bo to bardzo fajnie pokazane jest, w jaki sposób te łańcuchy globalne zaczęły się zmieniać. Okay. Mniej więcej od lat 70., ale no taki duży wpływ na nas miały ten 2000. To jest też powiązane jakby z takim rozwojem gospodarczym poszczególnych krajów, że im bardziej ten kraj jest rozwinięty i zaawansowany, to bardziej fokusuje się na dostarczaniu usług niż na produkcji, a tą produkcję outsourcuje tam, gdzie ta produkcja może być tańsza do wykonania? Jest jakaś taka korelacja tutaj, myślisz? Tak, to znaczy, no oczywiście tak jest, na tym jakby ten nasz świat fundamentalnie jest zbudowany, ale to też jest ciekawa rzecz, dlatego że no, myślę, że o tym też będziemy mówić później trochę, w następnych odcinkach, ale no jakby moje jest takie postrzeganie, że ten COVID trochę zmienił, to znaczy zauważyliśmy, że właśnie ta globalizacja, ona dobrze działa, jeżeli jesteśmy w rozpędzonym organizmie, jesteśmy w rozpędzonym autobusie, nie? Natomiast lockdowny, czy to, co miało miejsce, to, co się zaczęło w marcu 2020 na całym świecie w zasadzie, pokazało, że no w zasadzie jak te łańcuchy są zglobalizowane i jak taki przestój, nawet drobny, jednego elementu wpływa na wszystkie pozostałe tego organizmu, nie? I to jest nieprawdopodobne. I mam wrażenie, i to poniekąd być może nawet Stany zapoczątkowały ten trend jeszcze wcześniej, jeszcze za prezydenta Trumpa, żeby jednak troszkę bardziej postawić na taki protekcjonizm i troszkę bardziej postawić na jednak produkcję, przynajmniej na swój rynek wewnętrzną.
No, no to, to też pewnie trochę pewnie w politykę już tak, wchodzimy. Tak, to już trochę tak. Stany Chiny pewnie mają jakieś tam swoje rozgrywki, natomiast no, wydaje mi się, że ma to sens, bo był taki etap zachłyśnięcia się tym, że tam jest tanio, dobrze i tak. Może być zasorsowane i jest rewelacja. Natomiast no, ta sytuacja z supply chainem pokazała, że jakby tak naprawdę, ja pamiętam, jakiś wywiad oglądałem, że Stany nie były, miały jakieś tam w tej Big Farmie były jakieś leki, które były niezbędne do, no, dla nie wiem, setek tysięcy osób w Stanach i po prostu nie było capacity w ogóle, żeby to wyprodukować w Stanach. Tak. I wiem, że dużo jest teraz kroków podejmowanych, żeby przywrócić tę produkcję lokalnie, natomiast z tego, co wiem, to też jest proces, który może trwać kilka lat, tak. Żeby to w ogóle było możliwe. To nie jest tak, jak że przewozimy budkę z hot dogami i otwieramy ją teraz tu, tylko stworzenie całej infrastruktury, stworzenie tej fabryki, to są lata, tak. Zanim to będzie możliwe. Tak i wiesz, ponadto też zależy, co produkujemy, tak? Bo jeżeli to jest montaż, no to załóżmy, że możemy to robić w wielu miejscach. Natomiast jeżeli to jest wydobycie surowców chociażby, tak? Jakiegoś, nie wiem, kobaltu, no to nie wszędzie możemy postawić kopalnię kobaltu, no bo musimy mieć raczej, surowiec. No raczej. Są kraje, które no mają poniekąd monopol na niektóre surowce. Tak? No Chińczycy mają na przykład bardzo dużo surowców takich związanych bezpośrednio z produkcją elektroniki, no gdzie poniekąd ten monopol jest, tak? Jeżeli oni no, przestaną, załóżmy, te surowce eksportować, no to bardzo to mocno wpłynie na produkcję wielu elementów, tak? Bo okazuje się obecnie, że elektronika to nie są tylko smartfony, telefony i komputery, tylko to jest, czy telewizory, ale to jest przede wszystkim no, samochody, pralki wszędzie w tej chwili. Są elementy mikrokontrolerów. Może wrócilibyśmy do tej digitalizacji. I automatyzacji, może nie wiem, w stosunku do naszych sąsiadów na przykład, bo mnie interesuje jakby Polska, ale przez to, co mówiłeś, to zacząłem rozumieć, że te zmiany, które się dzieją w jednym kraju, one się dzieją przeważnie dlatego, że dzieją się też w innych krajach. I mam wrażenie, że im bardziej te kraje, nie wiem, Europy Zachodniej będą przechodzić w stronę usług, a eliminować produkcję u siebie, tym będziemy my zyskiwać. I to miałoby sens, dlaczego u nas wzrasta zatrudnienie w produkcji. Znaczy, wiesz co, bo to też trzeba mieć jedną rzecz trzeba postawić. To nie jest tak, że w produkcji pracują, nie wiem, ludzie, którzy są mniej wykwalifikowani. To nie jest tak. Każda branża, jakby firma produkcyjna zatrudnia bardzo dużo ludzi o różnych kompetencjach, tak? Tu trzeba mieć ludzi od optymalizacji, inżynierów, informatyków. Tak. Szereg po prostu osób, które powodują, że ten biznes się rozwija. Utrzymanie całej infrastruktury. No po prostu to są tysiące etatów. Więc no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a propos digitalizacji, trzeba mieć jedną świadomość, że ten trend, który Europa Zachodnia narzuca, jak z wieloma trendami, on w pewnym momencie do nas trafi. U nas zarobki rosną, koszty jakby rosną, jesteśmy mocno zglobalizowani, granic nie ma, nie czujemy ich, pomimo tego, że ostatnio może trochę bardziej odczuliśmy przez te zjawiska, nazwijmy to post-covidowe. Natomiast zmierzam do tego, że to do nas wróci. Znaczy to do nas, my też do tego trendu się podłączymy, że w pewnym momencie będziemy coraz bardziej zautomatyzowani. Tylko pytanie, jak ustosunkuje się do tego dynamika wzrostu ilości na przykład fabryk w Polsce. Tak? No bo z jednej strony możemy automatyzować i na przykład zmniejszać ilość etatów niezbędnych do tego, żeby montować ręcznie na przykład, tak? Czyli wdrażamy robotyzację, wdrażamy na przykład digitalizację ręcznego raportowania i innych takich obszarów. No ale z drugiej strony, jeżeli będzie rosła ilość fabryk, no to po prostu momentalnie też rośnie ilość u ludzi, którzy są potrzebni i tym bardziej ludzi o wysokich kompetencjach. Tak? Więc ja myślę, że to zależy, natomiast my jako Polska uważam, pod wieloma względami, mam nadzieję, że częściowo te dzisiejsze badania to pokazały, a częściowo no też no mapa Europy to pokazuje, tak, że jesteśmy doskonale zlokalizowani. Łączymy, może historycznie to bywało dla nas trudne czasami, bo byliśmy między dwoma mocarstwami dużymi.
Więc no tu historycznie jakby każdy z nas wie, jak to odczuliśmy. Natomiast no to z tego też są korzyści. No przede wszystkim logistyka, przede wszystkim właśnie umiejscowienie w tym łańcuchu całym supply chain i w tym łańcuchu budowania wartości. Tak, czyli jakby niezależnie od tego, że no surowce będą pewnie droższe, energia będzie droższa, to też jakby... Ten fakt, że u nas pewnie zarabia się coraz więcej, fakt, że Polska się rozwija jako kraj, no raczej będziemy coraz mniej konkurencyjni. Ja sobie tak to wyobrażam, że możemy być coraz mniej konkurencyjni. Czyli jakby surowce wszędzie pójdą do góry, energia wszędzie pójdzie do góry, ale u nas też wynagrodzenia powoli, znaczy idą do góry, więc może być tak, że my na jakimś etapie staniemy się, nie będziemy już po prostu konkurencyjni i ta produkcja będzie musiała być przeniesiona do innych krajów, które mają tańszą siłę roboczą, tańszą może energię. Tak? Tak myślisz, że czy tak może być? To trochę zależy teraz, o jakim właśnie rodzaju sektora mówimy, tak? No bo teraz tak. O takim wydobywczym to nie mówię, no bo on zależy od lokalizacji. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że jeżeli mamy przemysł, który jest oparty o nowych technologiach, tak, to jakby tutaj koszt pracy nie jest kluczowy. Tak? To nie jest najważniejsza zmienna w tej chwili. Tylko najważniejszą zmienną jest to, jakby jaką jednostkę inżynieryjną, czy taką, nazwijmy to, osobę, która jest w stanie ten biznes jakby technologicznie poprowadzić do przodu, uzyskamy w odniesieniu do kosztów. I ważna rzecz, o którym trzeba powiedzieć, to jest to, że w Polsce bardzo dużo ludzi w dalszym ciągu kończy też studia techniczne. I w ogóle studia, wyższe wykształcenie ma, co też wpływa bardzo mocno. Zresztą trend tutaj jest taki, że u nas procentualnie dzieje się to, jakby tych osób jest znacznie więcej niż w Europie Zachodniej. W związku z czym, jeżeli u nas... Ja to przynajmniej tak postrzegam, że jeżeli... To jest poniekąd tak jak z Chinami, tak? Ja bardzo lubię dużo analogii Polski do Chin, bo ta dynamika właśnie naszego rozwoju gospodarczego, ona jest bardzo mocno w tym samym czasie się odbywała, co w przypadku Chin. I tam mniej więcej to tylko że oni, powiedzmy, oni są trochę dalej, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że jakby ten rozwój w Chinach był tak, że najpierw był bardzo mocno dynamiczny i w zasadzie polegał na outsourcingu właśnie kosztów pracy de facto, rąk do pracy, bo były tańsze. Natomiast za tym poszło też budowanie swojej technologii, to znaczy Chińczycy zaczęli budować swoje technologie, tworzyć. Teraz to widzimy na rynku chociażby TikTok, tak? No to jest chińska korporacja, która no pod względem użytkowników już przebiła niektórych amerykańskich gigantów, tak? No i teraz... I to jest właśnie ten trend, na który ja liczę. To znaczy z jednej strony wykorzystać... Czyli liczy na to, że Polska też będzie miała swojego TikToka. Tak, to znaczy u nas, wiesz, bo to z wielu jakby obszarów trzeba popatrzeć. U nas bardzo dużo w ostatnich latach tworzyło się startupów technologicznych. Bardzo dużo. Bo jeżeli chodzi o poziom rejestracji, ja teraz też nie pamiętam może danych, ale byliśmy w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o ilość tak naprawdę nowych startupów, które powstawały. Tak, tak, ale ja bym tutaj taką małą gwiazdkę jeszcze dorzucił, że teoretycznie tak, a praktycznie podejrzewam, że z 80-90% polskiej intelektualnej siły roboczej, czyli IT. Wydaje mi się, że to jest praca jakby dla kogoś, czyli to jest ciągle takie wynajmowanie tych naszych super zdolnych i inteligentnych inżynierów do tego, żeby jednak tworzyli cudze rozwiązania. My nie tworzymy swoich rozwiązań tak dużo i na to są też jakby dane i statystyki, że ciągle może i tworzą się te startupy, o których mówisz, ale my ciągle jesteśmy traktowani jako taki resource, nie? W dowożeniu projektów, które są dowożone w całej Europie, w Stanach. A my rzeczywiście tam zbliżamy się delikatnie do tego momentu, żeby zacząć samemu tworzyć, ale kurczę, jeszcze w najbliższym czasie chyba tego nie do końca widzę. Nie wiem, co ty myślisz? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak z tymi Chinami, że jest pewna faza taka, no bo to jest tak, jeżeli... Załóżmy, budujesz biznes, tak w dużym uproszczeniu, budujesz biznes od podstaw, nie masz finansowania, no to zależy ci na tym, żeby mieć na początku jakieś cash flow, tak? Masz zyski i z zysków zaczynasz inwestować i na przykład możesz zacząć budować nowe
produkty, nazwijmy to, tak? Możesz odpalić jakąś linię technologiczną nową i tak dalej, nie? No i teraz ja mam taką nadzieję przynajmniej, że w związku z tym, że my, czy to w branży technologicznej, czy w branży IT, o której mówiłeś, która jest oparta na body leasingu w bardzo dużej mierze, to właśnie będzie ten trend wyglądał w taki sposób, że my reinwestujemy zyski pozyskane dzięki zarobkom, można powiedzieć, na nie na swój do końca portfel, właśnie w to, żeby rozwijać własne portfolio produktów. Ja tego po prostu w polskim IT nie widzę na razie. Ale to jest jakby z czego to wynika, jakby nie wiem do końca. Natomiast faktycznie jak kiedyś będę na tej konferencji IT Corner we Wrocławiu, no to tam był przedstawiony taki podział firm, czyli software house'ów i ich ewolucji, że ten body leasing to jest jakby na takim podstawowym poziomie, a tworzenie swojego produktu, czyli to, o czym ty mówisz, o tych startupach, to jest coś na tym najwyższym albo jednym z najwyższych poziomów rozwoju. I ja ciągle tego nie widzę, ciągle jakby, i to też może po strukturze jakby osób, które pracują w IT, że jest dużo jakby osób, dużo deweloperów, którzy dowożą pewne taski, które mają zrobić, ale na przykład jest mało takich osób z pogranicza jakby biznesu i technologii, które takich biznesów, analityków biznesowych na przykład, którzy potrafią projektować pewne rozwiązania, a nie tylko dowozić po prostu za dobę. Ale wydaje mi się, że trochę odeszliśmy od przemysłu, to jest ale na pewno do tego tematu wrócimy. Tak, tak. Czy chciałbyś podsumować albo zostawić jakiś taki, no bo dużo rzeczy się tutaj pojawiło, nawet na koniec weszliśmy trochę w jakby w branżę IT, która wydaje mi się mocno... Nie znam obu najbliższe. Tak, ale może też stymuluje ten przemysł, bo to, czym my się zajmujemy zawodowo, to właśnie jak ta technologia może ten przemysł usprawnić, jak może sprodukować, żeby, jak może spowodować, żeby produkował taniej. No, wszystkie rzeczy, które są takie nie do końca fizyczne, ale wpływają fizycznie na wynik organizacji. Z czym byś chciał zostawić naszych widzów i słuchaczy po tym odcinku? Wiesz co, ja bym chciał, żeby każdy, niezależnie kto nas słucha, czy to jest osoba, która pracuje i jest bezpośrednio związana z tą branżą produkcyjną, czy nie, wiedziała, że Polska w dużej mierze jest oparta o przemysł. Bardzo dużą część naszego PKB przemysł stanowi. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę nie tylko przemysł, ale właśnie usługi, które są świadczone dla przemysłu, no to przypuszczam, że to by było w okolicach 50% PKB naszego kraju. W związku z tym, jeżeli coś złego zaczyna się dziać w przemyśle, to wpływa tak naprawdę na wszystkich. Także to, a drugą taką rzeczą to bym chciał, żeby zapamiętać, że jakby ta dynamika nasza zmian, ona jest bardzo... Chciałem pokazać tutaj na tych slajdach, może to tak wprost nie wyniknęło, że my tak naprawdę bardzo szybko znaleźliśmy się w takim położeniu, w jakim jesteśmy dzisiaj. To znaczy jesteśmy właśnie już krajem rozwiniętym, jesteśmy w dalszym ciągu bardzo dużo jakby oparci i zależni od przemysłu, co nas może troszkę wyróżnia na tle Europy. Nie powiedziałbym, że negatywnie, ale wyróżnia nas, bo tam jednak te proporcje są inne. Natomiast jakby myślę, że też poniekąd to, co ty powiedziałeś, że jeszcze musi trochę czasu, wydaje mi się, upłynąć po to, żeby właśnie za jakiś czas móc te korzyści, te zyski właśnie reinwestować w budowanie czy to swoich samochodów, czy to swoich... Tego mi trochę brakuje. Wydaje mi się, że to też często wynika z... Bo ja też mam jedną rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, które doznałem pewnego rodzaju olśnienia jakby po tym odcinku, trochę dzięki tobie. Natomiast podsumowując to, co ty powiedziałeś, to wydaje mi się, że nie do końca... Mamy takie biznesowe podejście, ale biznesowe podejście do tych usług, które sprzedajemy, zwłaszcza w IT. Po prostu ja nie czuję, że ważniejsze jest to, żeby było może bezpiecznie, stabilnie, mamy niższe koszty życia, więc możemy tą pracę outsourcować i ciągle na niej zarabiać. Czuję, że tam nikt nie chce podejmować ryzyka, nikt nie chce tworzyć swoich rozwiązań, bo na tyle dobrze i wygodnie jest dostarczać komuś po prostu te usługi i się nie martwić tak naprawdę o sprzedaż, marketing tych rozwiązań, o znalezienie potrzeby na rynku i jej zaspokojenie. Ale to jakby tylko podsumowując to, co ty mówiłeś. Natomiast dla mnie
to, co ja na pewno dla siebie z tego odcinka wyciągnąłem albo sobie uświadomiłem, to, że jak my mówimy często o produkcji, to pewnie wszyscy myślą, że to są ludzie na produkcji, a ogromny procent tych osób pracujących w produkcji to są ludzie wspierający to, żeby ci ludzie na produkcji byli jakby efektywni, czyli właśnie IT, nie wiem, HR-y, jakieś kadrowe rozwiązania, jakaś logistyka, to jest strasznie dużo osób. I ja zrozumiałem, że jak teraz myślę sobie o produkcji, że te 35% pracuje w produkcji, no to ogromny procent tych ludzi to są jakby eksperci i specjaliści wysokiej klasy, którzy robią bardzo różne rzeczy, które wspomagają to, żeby ta produkcja w ogóle mogła się wydarzyć. I trochę mi się to w głowie tak przeswitchowało teraz i rozumiem, że ta produkcja to są też inżynierowie, deweloperzy, informatycy i ludzie, którzy mają bardzo wysokie jakby i unikalne kompetencje. Więc to jest dla mnie ten takeaway taki numer jeden. Super. Super. To co? Bardzo dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy za tydzień.